Leo przez karierę zaniedbała rodzinę i artystka ma plan naprawczy. Wideo data gaps równa się 0. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Custom video embed Leo wynagrodzeniu z Sylwestra, wizycie urodowicz i celnie sławy ci te pomponik. TV ci to sidy Leo szczerze od celnie sławy Leo to jedna z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych piosenkarek w naszym kraju. Największą popularność przyniosła jej współpraca z Donatanem. Ich największy hit Mysłowianie, posłuchaj, sprawił, że o wokalistce zrobiło się głośno w całej Polsce. Gwiazda wystąpiła podczas sylwestrowej mocy przebojów Polsatu. Powodzenie na scenie zawdzięcza nie tylko talentowi, ale też ciężkiej pracy i licznym koncertom. Artystka w rozmowie z Pomponikiem przyznała, że sława ma swoją cenę. Ostatnio wzięło mnie na takie przemyślenia. Straciłam sporo czasu dla moich bliskich i ja tego nie odwrócę, mówi artystka. Leo żałuje, że zbyt szybko upływa czas. Ona sama dużo go poświęca na pracę i każde spotkanie z rodziną przypomina jej, że musi zadbać o bliskich. Przyjeżdżam do rodziców i widzę, że wszyscy stajemy się starsi, gdzieś nam czas ucieka i to jest koszt tego wszystkiego, zwierza się w rozmowie z Pomponikiem. Leo ma jednak pomysł, jak temu zaradzić. Plan naprawczy jest taki, że mam zamiar spędzać z rodzicami i moim bratem bliźniakiem więcej czasu. Więcej czasu im poświęcać. Artystka już w święta wprowadziła plan w życie. Pojechała w rodzinne strony do swoich bliskich. Ponieważ to oni są dla niej najważniejsi, to jest ten czas, kiedy ja naprawdę mogę się, wiesz, zaszyć w tych typowych świątecznych dresach pod choinką z bratem. Z kotem, z moimi rodzicami, opowiadała gwiazda kilka dni temu. Leo przy okazji zaapelowała wówczas do fanów, by poświęcili czas rodzinie. Jak macie z kim, to proszę mi spędzać ze swoją rodziną, a nie tam, że udajemy, że nie mamy z kim, skwitowała. Przypomnijmy jeszcze, że Leo ma brata bliźniaka. To on jest dla niej bardzo ważny w życiu. Dzisiaj Światowy Dzień Bliźniaków. Mój brat ten po lewej zbija wam piąteczkę i dziękuję wam za życzenia zdrowia. Ja po prawej ziewam co prawda, ale wyglądam jakbym śpiewała już od kołyski. Cudownie jest mieć brata bliźniaka, spotykasz go pod sercem mamy i zostaje twoim przyjacielem na całe życie, pisało w sieci Leo.